Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj taka gierka. Nazywa się Reversi lub niektórzy ją znają jako Otello. Układa się kamienie. Zasada jest taka, że jak postawisz kamień i przeciwnik ustawia też kamień, znaczy ty ustawiasz kamień i przeciwnik ustawia kamień na przemian i ty musisz ustawiać kamienie tylko i wyłącznie w miejscach, w których twój kamień przecina się z twój kamień przecina się z innym twoim kamieniem i wszystkie kamienie przeciwnika, które są pomiędzy twoim kamieniem a twoimi kamieniami, stają się tym nowym kamieniem i twoimi kamieniami stają się no twoimi kamieniami. No na przykład to jakbym postawił biały kamień, to ten by się zamienił w biały. Jakbym tu postawił biały kamień, to by się ten zamienił w biały, ten zamienił w biały i ten zamienił w biały, bo pomiędzy tym białym nowym a pozostałymi białymi można narysować proste linie, które no, zamieniają te kamienie. I się gra dopóki można postawić kamień. Nie ma czegoś takiego, że można spasować rundę, tylko trzeba zawsze postawić kamień. No na przykład czarne mogą tu, tu, tu lub tu. Zresztą patrzcie, dam wam linka do takiego zarąbistego tutoriala, jak wygrywać w to. Tutaj macie historię gry. Możecie ją też na jakiejś Wikipedii sprawdzić. Zresztą dam wam linka. I generalnie najważniejsze jest zajmowanie rogów. Jak tutaj róg zajmiesz, to jest dobrze. No bo wtedy nie można. No i tutaj macie pozostałe części. Sorry, że tak nieskładnie, ale jestem wykończony. A sobie obiecałem. Obiecałem sobie, że będę codziennie nagrywał jeden filmik, więc. No, sorki, sorki, tak więc. O, tutaj nawet jest ten Bono Ludo. For Grammar Analysis i uwaga językowa For Grammar Analysis tutaj. Więc to jakiś Polak chyba to robił. No Marcin się nazywa, no to Marcin Maj. Nie wiem kto to jest. No ale pewnie się zna na tym. Dobra, zagrajmy sobie w jakąś gierkę. Tu już sobie w jedną zagrałem. I tutaj macie ten. Też wyjaśnienia. Game finish, ok. A ja chcę jeszcze raz w to zagrać. Dobra. Tu. No i tutaj widać, które mogę, nie? Tu. Tak zrobię. Tak zrobię. Tutaj najlepiej mu nie dawać zbyt wielu pól. O tak. O kurde, ale mnie. No sorry, sorry, ale mnie tak kurde. Nieźle mnie rżnie. Tutaj nie można, bo od razu weźmie tutaj, zajmie róg. A rogi są bardzo złe. I tak samo tutaj, jak zrobię cokolwiek, to. Dobra. Tu. I mogę tak, dobra. I mogę tak, ajajaj.
Jak tutaj zrobię. Nie, bo to jest taka gra na myślenie troszeczkę. I teraz tutaj, by odciąć o ten. Ładnie. To on tutaj zrobił. Ajajaj. No nic, no nic. Tu nie mogę. Tu mogę. Dobra, już mam pierwszy ten. Pierwszy róg za. Tutaj też mogę. On tutaj zrobił. Dobra, no to drugi róg. Dobrze. Teraz mogę tutaj? Nie, nie mogę tutaj, bo no wtedy tu. Wiecie, to są takie trochę szachy. Tutaj mogę, będę go rozwalał. Tu też. Ajajaj. Dobra, do odzyskania jest, spoko. I tutaj też mogę. I teraz myślę tu zrobić super. I tu. No ładnie. I co on? Ach. Teraz mogę go tutaj walnąć, dobra. Co on poddał się, czy jak? I tutaj, a ty, chamie. No i tutaj, super. I teraz mogę go tu. No ładnie. I tu. I tu. I tu. I tutaj. Yeah. I tu. Co? Wygrałem? Wygrałem. Tak więc widzicie, to jest bardzo fajna gierka, która daje no wiele fajnych możliwości gry. Cóż. Polecam właśnie sobie przeczytanie o tego poradnika. Ja też sobie spróbuję znaleźć jakieś poradniki po polsku, nie? To też wam wrzucę w opis. O tego próbowałem zaatakować, ale jest dobry. Spokojnie. Jak tutaj wezmę? Ja to trzeba tak pomyśleć troszeczkę. Dla mnie pokona chyba, coś mi się wydaje, bo jest przekozak tutaj. Jest naprawdę przewój. Cokolwiek bym nie robił, to on wykorzystuje absolutnie każdy mój błąd. I teraz tutaj, no, no i super. No i teraz, a jeszcze tutaj, dobra. Tylko, że on teraz tutaj weźmie. Mogę go jakoś zaatakować. No i on tutaj, no, zrobi to samo co ja. Dobra, to go wezmę tak. Ach ty. Jak tutaj go zrobię, to on mnie wymatrioszy. Patrzcie, jaki dobry. Zrób jakiś błąd. Mógłby zrobić jakiś błąd. Tutaj nie mogę, bo on od razu tutaj wejdzie. Tutaj tak samo i tutaj też. Dobra, będę go powolutku atakował. Tu. Ach ty. Dobra. Tu nie mogę, tu. Dobra, to tutaj. Tu nie mogę, tu nie mogę, tu mogę. No widzicie i tak, kurde, człowiek. Tu też nie mogę. Ale mnie rozmatrioszył tutaj. Tu. No i widzicie, i teraz mam. Nie mogę w żadnym rogu i to on tutaj rogę ma.
I dlatego właśnie rogi są takie ważne. No, 27 do 37, no tak więc widzicie. Dobra, 10 minut, to myślę, że... O, ten tutaj jest bardzo dobry. Mafis fan. Dobra, ludzie. Trzymajcie się i do zobaczenia przy następnej wspaniałej przygodzie intelektualnej. O, trzymajcie się, hej.